Witajcie! Przyszedłem sobie tutaj w takie miejsce, grill. Tam są jakieś ławeczki, widzicie. No i co? Oglądałem wstępnie, słuchajcie, parę Ursusów, takich 120. Tam kilku z Was mi porzuca linki, bardzo dziękuję. No i przy okazji też dostałem parę linków od Zetora, który właściwie jest identyczny jak ten Ursus. Natomiast ja nic o nim nie wiem. Nie wiem, czym się różni ten Zetor, czy ma części takie same, czy tam jakieś inne są, czy są droższe, czy są tańsze. Nic o tym nie wiem. No i przy okazji rzecz najważniejsza, żywotność tych części jaka jest. Jeśli byście mi powiedzieli, bo powolutku się rozglądam za taką właśnie 120 dla siebie. Też proponujecie mi oprócz Zetora, to proponujecie mi jeszcze MTZ 82, też jest z przednim napędem. No i całkiem fajnie, oczywiście nie mam nic przeciwko tym ciągnikom. Natomiast rzecz w tym, że nic absolutnie o nich nie wiem i nie jestem do nich w związku z tym przekonany. No bo i skąd i jak. Także jakbyście mi coś podpowiedzieli, napisali zalety i wady poszczególnych, czy Zetora, czy MTZ-a. Natomiast co do Forsheeta, no nie, słuchajcie, miałem ten ciągnik naprawdę ZT-303 i nie bardzo już jestem przekonany do tego ciągnika. Oczywiście maszyna potężna, ciężka, fajna, napęd, przód, wszystko ok, ale z niektórymi częściami jest problem. Niektóre części są trochę, no trochę droższe, dlatego że one już tam chyba przejęła ta firma Klas, nie wiem, i oni tam jak tłupią te części, to są drogie. Nie wiem, ja do swojego kupowałem. To było mi parę rzeczy dosyć trudno kupić, a ci ludzie, którzy mają te części, no to z kolei za nie kasują dosyć sporo. No i nie jestem w związku z tym przekonany do Forsheeta, chociaż to jest dobry ciągnik, ale tak jak mówię, ja tam miałem po prostu sprzęgło trochę wykasowane, w sensie bardzo, bardzo ciężko się wciskało to sprzęgło i to był poważny problem, a poza tym skręt jest po prostu fatalny. Proponujecie mi też Forsheeta ZT-323, to jest ten trochę nowszy model. No ale z kolei, no nie wiem jak to wygląda względem Ursusa, na przykład 160 czy 120, który jest lepszy, tańszy w częściach, bo jeśli chodzi o spalanie, to tam dużej różnicy na pewno nie ma, bo jeżeli to będzie, nie wiem, tam litr na motogodzinę, no to jest... Dla mnie to w każdym razie żadna różnica, jeżeli to jest takie spalanie, no. Także to w tym sensie i szukam, dlatego jak ktoś tam coś ma, jeżeli macie jakąś 120, 160, oczywiście nie chodzi mi o te nowsze ciągniki, gdzie tam będą kosztowały 40-50 tysięcy, bo ja nie chcę tyle wydać na traktor. Ale jeżeli będzie to w jakichś pieniądzach rozsądnych, no to ja się polecam. Powiem Wam tylko, że tamtego, którego kupiłem, co potem go sprzedałem, to kosztował mnie dwie dychy dokładnie. On miał, no świetny był, no i tyle, no ale sprzedałem i tyle i koniec. I teraz ja nie mówię, że za 20, bo to była okazja, oczywiście nic nie mówię, ale jeżeli będzie ktoś coś miał ciekawego, to polecam się również pamięci. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby on był technicznie sprawny i technicznie naprawdę w dobrym stanie, ponieważ nie chcę kupować ciągnika, na którego wydam, powiedzmy, no nie wiem, nawet powiedzmy 10 tysięcy, a przywiozę go na lawecie i będę musiał go składać od początku, tak jak zrobiłem z tą czerwoną 60, że praktycznie ciągnik jest nowy. To nie o to mi chodzi, dlatego chcę taki ciągnik od razu do pracy, od razu w pole, żeby poszedł. To jeśli chodzi o sprawę ciągnika. Druga sprawa to rozmawiałem z kolegami z pracy. Zostajemy jednak, słuchajcie, do grudnia, do świąt. Kiedy będę wracał, to jeszcze nie wiem, ale to jest decyzja w oparciu o to, co się u nas w Polsce dzieje, czyli te całe zamknięcia wszystkiego i wszystkich i tak dalej. No nie wiem, nigdy nie wiadomo po prostu co komu do łba strzeli, a ludzie są w takiej panice, nie wiadomo po co i dlaczego. Bo tak z kolegami rozmawialiśmy i skąd się biorą nagle te nowe przypadki. No biorą się ano stąd, że wszyscy idą się, słuchajcie, sprawdzać na te testy. No przecież gdyby nikt nie robił testów, to nie byłoby żadnych statystyk. No to jest bardzo proste. No a teraz nagle wszyscy się wystraszyli, wszyscy robią testy, a mało tego, testy, wiecie jak one działają, pół na pół, to już jest dobrze jak działają, jak 50%
wykażą, że jest, że trafi, to tak, wiecie, na dwoje babka wróżyła, no to, to już jest żałosne, ale pomijając to, no to są jeszcze takie testy, co mają tylko 30% prawdopodobieństwa, więc to jest takie, jakby ślepy strzelał w tarczę, no ludzie kochani. Gdzieś też słyszałem też takie, że są testy, na przykład kolega tutaj jeden z tym mówi, że jakiś sok polał do tego, słuchajcie, do tego testu, no okazało się, że sok ma wynik pozytywny, no. No tak to wygląda, no więc jeżeli to tak, tak ma być, no to rzeczywiście jakby się cały naród zbadał, to zaraz będziemy mieli, słuchajcie, 3/4 populacji zakażonej, no i wtedy jest tragedia narodowa, oczywiście, no, no co ja będę wam mówił, no po prostu żart i kpina z nas wszystkich. Także tak to wygląda, tym bardziej nawet twórca testu powiedział, że one nie działają, się nie nadają do sprawdzania, a te wszystkie jakoś tam to wszystko bierze i bada, nie wiadomo po co, do czego i na co to komu. Jak nie ma z tego żadnego pożytku, a co najgorsze, że już pożytku nie ma, to jeszcze jest masa szkody z tego tytułu. No i tak to wygląda. No nie wiem jak to wszystko się porozwiązuje dalej, ale w związku z tym właśnie z tymi głupotami doszliśmy do wniosku, że zostajemy do świąt. Mamy nadzieję, że to się wszystko pouspokaja. I tyle, no bo tutaj z kolei w Niemczech to się jak widać na co dzień, no dostali tylko hopla, że trzeba do sklepu wchodzić w maskach i tak dalej, ale to też dać ludziom troszeczkę władzy i wiecie co, po prostu nie dostają szmergla normalnego, to już jest, to się zrobi chore psychicznie, bo to już jest tak samo jak nas kontrolują, słuchajcie, na wjeździe, na bramkach. No znają nas, jeździmy tutaj, wiedzą, że do sklepu po jakieś, nie wiem, rury, czy kształtki, czy taśmy klejące, gwoździe, nie wiem co tam tylko bierzemy i wracamy za chwilę, no to dawaj samochód tu na bok, do namiotu, trzepanie całego samochodu, lusterka pod samochodem i chodzi taki jeden z drugi z giwerą po prostu i nie wpuści, no inaczej jak nie tego, a spróbujesz z nim porozmawiać, to zaraz się rzuca jak pchła na grzebieniu. No nie ma sensu, no także tak to widzicie wygląda, dać im trochę takiemu jednemu z drugim cieciowi władzę i palma odbija, bo on już ma prawo kontrolować drugiego człowieka i co to on jest, co to on nie jest, jaki on tu jest ważny, no. Niestety, no tak jest, no jesteśmy tutaj w pracy i musimy się do tych głupich zasad stosować, nic z nas nie marudzi, tylko między sobą rozmawiamy o tym, że niestety chore czasy nastąpiły. Bardzo chore i ja współczuję naszym dzieciom, ale jeżeli my tego nie zaczniemy się przeciwstawiać temu, no to nasze dzieci do tego przywykną, że tak już ma być. A my musimy im wytłumaczyć, nasze zadanie jest, polega na tym, żeby im wytłumaczyć, że tak nie ma być, że to jest źle, co oni robią. Że kontrolowanie każdego na każdym kroku i zmuszanie do maseczek to jest jedna wielka bzdura, bo widziałem na internecie też taki fajny obrazek, gdzie tam jest odnośnie, różne są kombinezony, OP1 między innymi, przeciwgazowe, jakieś tam inne są maski, nie maski, kombinezony, różne, nawet jak te przeciwatomowe, jakieś tam promieniotwórcze, o to mi chodzi, przepraszam, przeciwatomowe, chodziło mi o promieniowanie. No to też są jakieś szczelne, a tutaj mamy śmiertelnego wirusa, słuchajcie, i maseczka. Wiecie wszyscy, bo jesteśmy tego samego zdania w większości, że te maseczki do niczego się nie nadają i w ogóle one przed niczym nie chronią i to oficjalnie, może znaczy nieoficjalnie mówią lekarze i tak to jest, no ale widzicie, no ktoś to wymyślił, ktoś za to wziął pieniądze, tak jak powiedziała Edyta Górniak, ten kawał u siebie na Facebooku, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek tam powiedziała, czytałem to i oburzenie nagle salonów, że jak to można, tak, jeszcze tam jakiś ten, ja nie wiem, pieróg, nie wiem, czy jakoś tam się nazywa, taki facet jest i on się strasznie oburzył. No w ogóle ja nie wiem, pierwszy raz słyszę takie nazwisko i nie wiem, co on sobą reprezentuje, ale nie wiem, kim jest człowiek nawet, ale po prostu oburzył się, że jakiś kawał, Edyta Górniak powiedziała, no nie wiem, no kawał, to, no tak jak mówi kabaret moralnego niepokoju, no miej do siebie dystans, człowieku. Tak, no ale nie, no wzięli to wszystko na serio jak wariaty i jeden przez drugiego. Nastraszyli ludzie oglądają telewizory i wszyscy są przerażeni. No a tutaj nic się nie dzieje, tu nic nie widzę, żeby cokolwiek się działo, no.
Wiemy wszyscy, jak powinna, jak wyglądać pandemia, że czy z wyobrażeń mamy to jakieś, ale tutaj nic się nie dzieje. Ja jeszcze nie spotkałem człowieka, który by, słuchajcie, kaszlał na ulicy albo w sklepie. Nie widziałem nikogo, kto by kichnął. Wszyscy zdrowi jak konie, ale nie, słuchaj, jest problem, no. Jest problem. Także to tyle z takich dzisiaj rzeczy, jeśli chodzi o ten traktor, poszukiwania traktora i oczywiście sytuację, jaką mamy tak, w kraju i dlaczego nie wracamy na razie. Niestety przykro, bo bardzo chętnie pojechałbym w pole, już mnie roznosi, już nie wiem, rozglądam się za traktorami i liczę traktory po drodze, jak jedziemy do roboty, także już troszeczkę tak tego, nie? No bo człowiek tęskni za tą ziemią, no. Chciałby tam pójść i coś porobić, a roboty jest masę, no. Mówicie też, piszecie mi, że żebym kogoś najął. No myślicie, że nie próbuję? Cały czas próbuję kogoś nająć, ale nikomu się robić nie chce. Ci, co chcą robić, ci, co chcą pracować, są w Niemczech albo gdziekolwiek na zachodzie, ale ci, co są w Polsce, no to albo mają swoje biznesy, albo swoje pola i tak dalej i oni rzeczywiście nie mają czasu, ja nic nie mówię, ale są tacy po prostu, którzy mają tam, nie wiem, 2 czy 5 hektarów, wydzierżawione komuś, on nic nie robi i robił nie będzie, no bo po co, nie? Nie musi. Także tu mam problem z tym właśnie, żeby komuś zlecić tą robotę, żeby mi wykonał. No ale nic, zobaczymy, może to jakoś się uda, może, nie wiem. No coś muszę wymyślić w każdym razie, jak ten temat ugryźć. Wiem, że wielu z Was chętnie by przyjechało i pomogło mi. Bardzo Wam jestem za to wdzięczny, za te dobre chęci, bo tylko, że piszecie mi właśnie z tak odległych stron Polski, że do mnie najbliżej to ktoś ma chyba, nie wiem, nawet Paweł i syn tam mają chyba ze 400 km. No także to też odpada, bo to za daleko jest, no. W każdym razie co, a propos Pawła, świetna ta koparka, muszę Ci powiedzieć, też o takiej myślę, żeby jakąś kupić sobie linową, ale wszystko po kolei w swoim czasie, natomiast sprzęt, kawał dobrej roboty. Dlaczego taką linową chcę? Dlatego, że w planach jest również wykopanie stawu, także będzie tam też staw, zobaczymy, tym bardziej, że teraz są takie dosyć atrakcyjne warunki dotyczące tych stawów, nikt tam nie robi przeszkód żadnych, tylko można kopać i jest. Także to też na pewno taka inwestycja i takie zadanie będzie realizowane u mnie. Dobrze, to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Witam kolejnych nowych widzów. Przybywa Was bardzo, bardzo dużo. Bardzo się cieszę, bardzo Wam dziękuję. Jest mi oczywiście troszeczkę trudno tutaj nagrywać takie fajne filmy, jakie chciałbym nagrywać, ponieważ jestem ciągle w pracy. Wychodzę, jak jest ciemno, wracam, jak jest ciemno. I nie da się tego tak zrobić, jakby było, ale będę się starał Wam tutaj o różnych rzeczach opowiadać. Zobaczymy w niedzielę, usiądę do książek i zobaczę, co tam ciekawego mógłbym Wam powiedzieć, ewentualnie polecić fajne książki, bo też myślę o tym, żeby właśnie polecać Wam fajne, ciekawe książki, które moglibyście trzymać w swojej bibliotece, bo też wiem, że ogląda mnie bardzo dużo osób zainteresowanych zbieraniem wiedzy, można powiedzieć, ale takiej, która będzie bezpieczna, która przetrwa właśnie w razie czego, jakichś kataklizmów, jakby zabrakło prądu, czy jakby się całe, nie wiem, zombie napadło, jak to się mówi potocznie, no to mamy książki. Książka przetrwa, także to będę Wam polecał te książki, które ja mam i te, które będę chciał kupić, ewentualnie te, których szukam. Także to też zobaczycie, myślę, bardzo ciekawych autorów i przede wszystkim treści. Tam będą treści zawarte bardzo, bardzo wyjątkowe, bo to są rzeczy naprawdę ważne, które w dzisiejszych książkach już nie znajdziecie. Dlatego, że polityka na to nie pozwala. Kiedyś pisano o wszystkim i dobro człowieka było dla medycyny najważniejsze i warto mieć taką właśnie książkę, czy encyklopedię, czy jakiś tam poradnik, w której są zapisane te rzeczy, co w razie czego zrobić. To tyle. Pozdrawiam jeszcze raz Was wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!